Witam bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Dark Owen. Słuchajcie, w serii F1 2019 Williams Rocket Racing Team z Robertem Kubicą. No i oczywiście jesteśmy, słuchajcie, przed wyścigiem, także na to, na co wszyscy mocno czekamy zawsze. Przed nami wyścig 100%, przypominam 100%, więc naprawdę przygotujcie się do tego mocno, weźcie zapas napojów, przekąsek i zapraszam Was do udziału w sesji wyścigowej Australia Melbourne F1 2019 sezon pierwszy. New drivers, new cars, it's a new Formula One season. But it's the same Albert Park that we've come to know and love for more than two decades now that plays host to round one of a 21 race championship that takes us from here in Australia, across the globe, and the eventual season finale at the Yas Island Circuit in Abu Dhabi. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. We have plenty of changes to the sport this year, with tweaks to the regulations, a fresh looking spread of tyre compounds, and of course some changes to the roster of car manufacturers. It's goodbye to Sauber and hello once again to the classic name of Alfa Romeo in Formula One. It's also goodbye to Force India. They've been rebranded as Racing Point. Joining me to take you through all the action of the 2019 Formula One season is Anthony Davidson. And it's great to have you with us. Thanks, Crofty. Always happy to be here, and I'm looking forward to getting underway. Last year was Mercedes' fifth constructors' title in a row, although for the first half of the season it was absolutely neck and neck with the Ferraris. Hopefully this year we can see the chasing pack take that final step, as I'd love to see a championship contest all the way up to the final race in Abu Dhabi. Another story to keep an eye on is the performance of Red Bull, who have switched to the Honda power unit this year. What that will mean for both their performance and reliability remains to be seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Leclerc, Max Verstappen, and Gasly, Sainz, Ricciardo, Norris, and Nico Hülkenberg, Stroll, Magnussen, Sergio Perez, and Raikkonen, Kvyat, Grosjean, Alexander Albon, and Bird, Giovinazzi, and Robert Kubica. To, słuchajcie, 18 i 20, czyli my, polski team w F1. Excellent job yesterday. We qualified above expectations. Let's go out there and put in a performance. No dobra, słuchajcie, tak jak pamiętacie, mamy zmienne warunki. O dziwo, tutaj jakieś parasoleczki. No nic. Nie ma na co czekać. Rozpoczynamy wyścig. Oczywiście mamy najpierw okrążenie formujące. Możemy trochę poćwiczyć tutaj start. No dobra. We're not seeing any technical issues coming off the practice start. Watch the RPM on a full start. We don't want to bog down. Ważne, słuchajcie, żeby tutaj patrzeć na temperaturę opon. Już nie mówiąc o zużyciu. No i już, słuchajcie, praktycznie zaczynamy. O, tutaj trzeba uważać, słuchajcie, żeby nikomu nie wjechać. To by było dopiero... niestety przygoda zakończona, jeżeli byśmy kogoś tutaj naprawdę wjechali. No już te tylne opony mają swoją temperaturę odpowiednią, natomiast jeszcze troszeczkę musimy dogrzać te przednie opony. No słuchajcie, naprawdę z tyłu Alfa Romeo, Giovinazzi, z przodu Albon.
Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No, zbliżamy się do zakończenia drugiego sektora. No i oczywiście, słuchajcie, mamy nadzieję, że będzie tutaj jakiś przyzwoity wynik zarówno dla Roberta Kubicy, jak i dla nas. Natomiast warunki pogodowe, jak widać, słuchajcie, zachmurzenie dosyć mocne. Wow. Dobra, opony mamy rozgrzane. I już za chwileczkę będziemy się ustawiać do formacji. Tak jest, słuchajcie, ustawiamy się na pola. Dla przypomnienia, Robert Kubica z 20 pozycji i nasza ekipa Dark Owens z pozycji 18. I zaczynamy, słuchajcie, pierwszy wyścig sezonu 2019. Ustawieni na polach. Dobra, sprzęgło przytrzymane, słuchajcie. Gaz na maksa. Poszło. No, można tak średnio ten start ocenić. Teraz ważny ten pierwszy zakręt. Tutaj delikatnie. Dobra, jesteśmy zagrożanym. Dohamowanie do drugiego zakrętu. Delikatnie. Otrzymamy się, słuchajcie, teraz mocno tutaj za Perezem. Nie możemy stracić tej pozycji. 16 pozycja jak na razie. Ale ciężko, ale ciężko. Dobra, utrzymana na razie ta pozycja. Musi się to troszeczkę teraz rozrzedzić. Nie ma co tutaj szaleć. No, walka z przyczepnością po prostu po naszej stronie. Ale nam odjechała już ta cała zgraja tych kierowców. No, jest szansa, żeby troszeczkę dogonić ten peleton. Dobra, i wyjście, słuchajcie, na prostą. Dobra, kończymy, słuchajcie, pierwsze okrążenie. Pozycja 14. No, trzymamy tą pozycję. A i tu było blisko, blisko. To jest rekord w pierwszym sektorze. Za nami cały czas Raikkonen, niecałe pół sekundy. Także będzie nas tu skrobał. No, trzymamy się za Perezem. Dobrze, tutaj blokować tą lewą stronę. Jest rekord w drugim sektorze. Jeszcze DRS niestety niedostępny. No, będzie ciężko, słuchajcie, naprawdę będzie ciężko tutaj powalczyć o coś lepszego. No, same rekordy po prostu. No, tutaj sporo, słuchajcie, błędów niestety. Jedyne, co możemy, troszeczkę spowolnić to wyprzedzanie Raikkonena. No, udało się. No już Perez nam sporo odjechał. Tutaj niestety się obawiam, słuchajcie, że ta walka z Raikkonenem będzie nas troszeczkę
kosztować. W tej chwili Kwiat wyprzedził Raikkonena. No i bez rekordu niestety w pierwszym sektorze. Jedziemy, 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 słuchajcie, trzeba walczyć. Pozycja nie najgorsza, naprawdę. Cóż nam pozostało, cóż, co nam tutaj pozostało, słuchajcie, tylko blokować. Ważne, żeby nie popełniać błędów. Ważne, słuchajcie, żeby tu nie popełniać błędów. Może się uda. Dobra, i teraz ważne wyjście na prostą. No troszkę nas tutaj zarzuciło. No i Kwiat będzie próbował wyprzedzać. Kwiat na pełnym DRS-ie. No przecięliśmy mu troszeczkę tą linię. Udało się obronić. Naprawdę, słuchajcie, czwarte okrążenie. Już się czuję, jakby było 55. To ponad sekunda, także Kwiat stracił DRS. Teraz będzie musiał troszeczkę odpierać ataki z tyłu. Oj, my już mamy daleko, daleko do Pereza. Ale walczymy, walczymy. Dwie sekundy, słuchajcie, stracił już Kwiat do nas. Także nieźle to wygląda. Tutaj ważne, żeby bez błędów. I to jest klucz do sukcesu. Wyjście na prostą. Dobra, słuchajcie, tutaj już spokojnie. Jest rekordowe okrążenie w naszym przypadku. I walczymy dalej. No, na razie nie zmieniamy w ogóle ustawień mieszanki. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. No, bez rekordu w pierwszym sektorze, to też niedobrze. 3,8 już do Pereza, słuchajcie, to jest przepaść. Ale cóż, nie można się poddawać, nie można się poddawać. Ważne, żeby trzymać na dystansie tą końcówkę z tyłu. Niech oni walczą między sobą. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Niestety tutaj, słuchajcie, pełne skupienie. Nie mogę tak za bardzo patrzeć, jak te czasy wyglądają. No, wyjście na prostą. Kończymy piąte okrążenie. No, jeszcze Kwiat bez DRS-u. Ale to się za chwilę może zmienić. No ponad sekundę odrobił. No już jest blisko. Już jest blisko. No tutaj niestety ścięcie zakrętu. On oczywiście na pewno używa. Używa tej mocniejszej mieszanki. Ale my możemy to oczywiście, słuchajcie, wykorzystać. No, jest blisko Kwiat.
Będzie próba wyprzedzania. No, był rekord w drugim sektorze. Zobaczymy, jak to się skończy na mecie. Oj, naprawdę depcze nam po piętach. Próbuje nas tutaj zmusić do błędu. No i teraz ważne to wyjście. Dobra, słuchajcie, ważna chwila. Kończymy szóste okrążenie. Kwiat nas będzie próbował wyprzedzać. No powiedzmy, że się... Dobra, tracimy niestety przez tą walkę z Kwiatem bardzo dużo czasu do Pereza. No ale cóż, nie mamy innego wyjścia. Musimy odpierać te ataki. Doprowadzić do sytuacji, kiedy Kwiat musi walczyć. No ale na razie bronimy tego 14 miejsca. Tam już ponad 5 sekund, słuchajcie, 5 sekund. Teraz Kwiat na pewno będzie próbował. Lewą stronę zamykamy, zamykamy szczelnie. Tutaj może sobie oczywiście próbować. No, kolejny atak Kwiata przez nas obroniony. Ależ błąd tutaj, ależ błąd. No słuchajcie, teraz będzie gorąco, kolejny raz. Nie dajemy się, nie dajemy. Prawa strona zamknięta. I znowu Kwiat próbuje lewą stroną. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Dobra, no nie miałem tutaj wyjścia, Jeff. No, słuchajcie, naprawdę mam nadzieję, że w końcu bateria Kwiata się wyczerpie i on nie będzie mógł tak mocno tutaj nas cały czas doganiać. No walczymy, walczymy, słuchajcie, bez rekordu w pierwszym sektorze. No i kolejne takie miejsce, gdzie jest możliwość wyprzedzania. Lewa strona musi być zamknięta. Dobra, opóźnione troszeczkę dohamowanie. Oj, tutaj było gorąco, słuchajcie, prawie poślizg. Niestety on będzie miał znowu DRS-a, ale mamy lepszą linię od niego. Niestety spoceni jesteśmy już po prostu po tej walce. No, troszeczkę zostawiliśmy go w tyle. Gap to car in front is 6.7 seconds. No, druga strefa DRS-u. No wreszcie mogliśmy naprawdę troszeczkę tutaj przejechać normalnym tempem. Nikt nam nie przeszkadzał. Zobaczymy, jaki to będzie miało efekt w pierwszym sektorze. Oczywiście jest rekord. Ponad sekunda straty, słuchajcie, także stracił DRS-a. Trzymajmy to, trzymajmy to. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Żeby on w tym DRS-ie po prostu nie był. Dobra, jest, słuchajcie, nowa strategia od Jeffa. Jest rekord w drugim sektorze. A
a kwiat już przy nas. To jest po prostu coś niesamowitego. Jaka to jest różnica w maszynach. No i wyjście. No dobra, słuchajcie, tu trzeba uważać. Kwiat na pełnym DRS-ie. Ale wystrzelił. Ale nasza linia jest lepsza. Dobra, druga strefa DRS-u. Ależ on musi być wściekły. Po prostu. I ci, co jadą za nim też. Ale bronimy, bronimy, bronimy. Słuchajcie, naprawdę bronimy cały czas. No prawie, prawie. Jeszcze delikatnie kwiat jest na tym DRS-ie. Nie było rekordu w pierwszym sektorze niestety. Już do Pereza to nawet nie patrzę, jaka jest strata. Już nawet nie znikają powoli, słuchajcie, z mapki. Znowu, słuchajcie, kwiat na DRS-ie, ale nie zdążył nas dogonić. No dobra. Dobra, słuchajcie, kolejny etap walki z kwiatem. Jeszcze go nie widzę. No, druga strefa. No na razie naprawdę mimo tego DRS-u nie jest w stanie nas wyprzedzić. Jest rekord w pierwszym sektorze. To miejsce tutaj trzeba mocno pilnować tej lewej strony. Our gap to the car in front is 7.1 seconds. Był rekord w drugim sektorze. Cóż ten kwiat wyprawia naprawdę? Coś tam było słychać. Miejmy nadzieję, że nie uszkodził nam samochodu. No niestety przez tą walkę na końcu. Dobra, jedziemy w 12 okrążeniu. Na razie udaje się odpierać te ataki kwiata. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Już opony, słuchajcie, tragicznie. No już do hamowania naprawdę są hardkorowe. Tutaj będzie gorąco, będzie gorąco. Lewa zamknięta. Okay, gap ahead is 8.0 seconds. No, jakoś się udało. Zobaczymy sobie.
No przeszkadzamy, przeszkadzamy, kdajemy się, nie dajemy się kwiatowi, słuchajcie. No naprawdę opony nie istnieją po prostu już w naszym samochodzie. Niestety obrona wykańcza opony. To można zdecydowanie powiedzieć. Trzynaste okrążenie. Cały czas próbuję, kwiat nie daje za wygraną. No ale nie ma się co dziwić, naprawdę sporo go spowalniamy. Strefa DRS. I tu możemy tylko wygrać linią, słuchajcie, tylko linią możemy wygrać. On też musi mieć zmęczone te opony. To jest niemożliwe, że tylko u nas te opony tak wyglądają, a nie inaczej. No znowu słuchajcie, może być gorąco. Kwiat się zaczyna już pokazywać. Dobra, no tutaj powinno być łatwo. Okej, udało się. No nie ma opon, po prostu nie ma opon, one już nie hamują, słuchajcie. No, Kwiat stracił pozycję na rzecz Giovinazziego. Także teraz Giovinazzi będzie nas gonił. No cóż, 14 okrążenie, naprawdę. A już się czuję, jakby cały target był przejechany. Będzie ciężko się bronić. To na pewno zupełnie inaczej się jedzie, słuchajcie, jeżeli ktoś tam z tyłu nie podcina pięty. Ależ błąd tutaj. I to jeszcze nie koniec. No naprawdę jest bardzo ciężko utrzymać. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. No, widać było, że tam Giovinazzi puścił parę z hamulców. No dobra, słuchajcie, bronimy, bronimy się. To oczywiście łatwe zadanie na tych oponach. No ale musimy jakoś na nich dojechać. Była już tam informacja o tym pierwszym pit stopie. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w miarę szybko. Wystrzelił teraz Giovinazzi tą lewą stroną, ale tutaj nie miał szans. Mamy DRS, więc możemy to oczywiście wykorzystać. No, tylko oczywiście trzeba jeszcze ten samochód później wyhamować po tym DRS-ie. To już nie jest takie proste i oczywiste. No to jeszcze nie jest to kółko. Dobra, słuchajcie, kończymy 15 okrążenie, zaczynamy 16 okrążenie za plecami Giovinazzi. Na DRS-ie znowu. No, wygrany pojedynek jak na razie. Dobra, druga strefa DRS-u. Oj, tutaj szybko wyszedł. Dobrze, pięknie.
Pięknie ta linia utrzymana. No już tam Raikkonen oczywiście się zmienił z Giovinazzi. Okay, I'm keeping an eye on our tire condition here and I don't think we can rely on them much longer. Słuchajcie, mamy teraz mocniejszego zawodnika. Raikkonen nie odpuszcza w żadnej kwestii. Troszeczkę zmartwiony był Jeff przez radio, jeżeli chodzi o te opony. No ja też to czuję, że ich po prostu praktycznie nie ma. Jeszcze nie to kółko, słuchajcie. Dobra, wyjście. No i teraz mamy najtrudniejsze chyba zadanie, czyli Raikkonen. No słuchajcie, musimy wytrzymać. Na tym okrążeniu zjeżdżamy. No udaje się bronić to na razie. Ależ naprawdę zmagania. Aż się boję, słuchajcie, patrzeć na te opony. Ile one tam mają procent, a raczej ile im brakuje. Dobra, słuchajcie, trzeba bronić teraz tego drugiego sektora. Tutaj już Raikkonen nam wychodzi. Jeff, ja nie mam opon. Nie mam opon, Jeff. No dobra, słuchajcie. No, jeszcze kawałek. Już naprawdę bardzo blisko. I teraz trzeba wykonać bardzo sprawny zjazd. Osiemnasta pozycja przy tym zjeździe, także już strata dosyć spora. Grosjean też w pit lane'ie. Dobra, wyjeżdżamy, słuchajcie. Mamy nowe opony miękkie. No i teraz słuchajcie, trzeba koniecznie bezbłędnie przejeżdżać teraz każde okrążenie. Jedziemy za Kubicą. No jeszcze czuć, że są świeże, one nie są rozgrzane. No i zaraz zobaczymy, słuchajcie, 11 prawie sekund strata do Kubicy w tym momencie. Za plecami mamy Grosjeana. No dobra, walczymy, słuchajcie, o ten drugi sektor. I zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała czasówka. 10, 4, 28 to jest strata w tym momencie do Roberta Kubicy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Powinno teraz już troszeczkę zjeżdżać tych samochodów na pit stop, na wymianę opon. Tak jest, mamy informację, że Robert jest w boksie. Robert is coming in for a stop. Dobra, zobaczymy, słuchajcie. Minęliśmy trochę samochodów. I w tej chwili pozycja 16. Niewielka chyba strata do Pereza w tym momencie.
trzeba troszeczkę. Dobra, jest rekord w pierwszym sektorze. 4,8 to jest strata do Pereza w tym momencie. 4,1 to jest przewaga nad Raikkonenem. No, ciekawy jestem, czy to się uda utrzymać. Tutaj już niestety trzeba trochę oszczędzać te opony. 5,1, także straciliśmy do Pereza. No i Raikkonen 3,8. Także niestety, ale on ma lepsze tempo. Naprawdę przydałoby się tutaj, żeby można było jechać w spokoju, żeby nikt nie przeszkadzał. Zmarnowaliśmy sporo opon. Dobra, 14 pozycja w tym momencie. No i zaraz zobaczymy, słuchajcie, po tym pierwszym sektorze, jak to się przedstawia. Przydałoby się naprawdę dużo takich spokojniejszych okrążeń. To jest strata do Pereza. 4,8, także udało się troszeczkę odjechać od Raikkonena, na szczęście. Ale Perez jest niestety poza zasięgiem. Niestety przewaga na razie zespołu Racing Point nad Williamsem jest widocznie wyczuwalna. Nie da się na razie z tym nic zrobić. 4,4 Raikkonena po drugim sektorze. Także ewidentnie tracimy najwięcej czasu w drugim sektorze. Nie zwróciłem uwagi, ale nie, nie ma rekordu. Nie było rekordu ani w pierwszym, ani w drugim sektorze, niestety. Dobra, wyjście na prostą, kończymy 20 okrążenie. Ponad 6 sekund straty do Pereza, no coś po prostu masakrycznego. 4,2 to jest Raikkonen. Trzymajmy go z tyłu, on tam ma troszeczkę tych samochodów, także ma z kim walczyć. A my powinniśmy wykorzystać w tym momencie to, że mamy pusty tor z przodu, dużo miejsca, z tyłu też. Nie ma rekordu, nie ma rekordu w pierwszym sektorze. Prawie 7 sekund strata do Pereza. Coś niebywałego. Trzeba będzie zobaczyć, jak wygląda kwestia paliwa. Jest rekord w drugim sektorze. 3,8. Także jeszcze ta przewaga nad Raikkonenem w miarę utrzymana. Ale ono cały czas topnieje, cały czas topnieje. Mimo że on tam ma z kim walczyć. Ale to są niestety błędy, to są po prostu błędy. Nie jedziemy równo. Ale stopniała, słuchajcie, 3,2 tylko już przewagi nad Raikkonenem. Także mocno stopniała ta przewaga. Teraz jest pytanie, czy on używa po prostu tej szybszej mieszanki, żeby nas szybciej dojść. 3,2. No zaczyna się zbliżać, słuchajcie, zaczyna się to wszystko zbliżać do nas.
Mamy rekordy, ale niestety to nic nie daje. 3 i 1. W tym momencie Raikkonen za nami. Dobra, na razie te warunki pogodowe sprzyjają, nie ma deszczu. W miarę suchy tor. Dobra, wyjście na prostą, wychodzimy do okrążenia, kończymy 22 okrążenie, słuchajcie. Już prawie 8 sekund, to jest strata do Pereza. Już poniżej 3 sekund przewagi nad Raikkonenem. Z rekordem w pierwszym sektorze, słuchajcie. Ale już poniżej 3,8. Co prawda tam powinna trwać walka, Powinniśmy mieć możliwość odjechania od nich. Ale niestety 3,2, słuchajcie, no to jest po prostu tempo zbliżania się Raikkonena do nas, to jest mniej więcej pół sekundy na okrążeniu. Także trzeba się za chwilę spodziewać, że nas dojdzie i będzie niestety kontynuacja walki. Dobra, kończymy 23 okrążenie. Bez rekordu niestety. No naciskamy ile tylko fabryka dała w tym momencie. Trzeba naprawdę jak najwięcej okrążeń przejechać bez walki. Nie ma teraz rekordu w pierwszym sektorze. 2,7, słuchajcie, także topnieje maksymalnie ta przewaga nad Raikkonenem. Nic to nie daje, że on z tyłu ma ze sobą jakieś inne auta. One trzymają chyba jego tempo. Bez rekordu w drugim sektorze. No, zbliżamy się do 2 sekund. Ewidentnie chyba Raikkonen jedzie na tej lepszej mieszance. No naprawdę, jakbyśmy nie mogli po prostu trzymać tempa. Dobra, musimy tutaj sprawdzić teraz. Jak wygląda sprawa z paliwem, pilnować już tego powoli. No już poniżej 2 sekund, słuchajcie, poniżej 2 sekund. Widać, że tam Raikkonen strasznie odjechał od tych samochodów, które mu towarzyszyły. No i niestety szykuje się walka. Nie wiem, czy po tych zderzeniach z kwiatem mamy jakieś uszkodzenia w samochodzie, że nie jesteśmy w stanie utrzymywać tempa. 8,5 sekundy to już jest strata do Pereza. Dwudzieste piąte okrążenie. Zbliżamy się do półmetka tego wyścigu. No już 1,3, słuchajcie, Raikkonen no pędzi, on po prostu tu pędzi. I za chwileczkę będzie bardzo blisko. Znajdzie się w tej strefie DRS, no i niestety będziemy musieli z nim troszeczkę powalczyć. Już się pokazał za plecami, słuchajcie.
Raikkonen w strefie DRS-u. Our gap to the car in front is 9.2 seconds. Druga strefa. At the moment the car behind us is lapping faster than us by around 1 second per lap. No sekundę szybszy. Także nie wiem, jak to jest możliwe. Nie sądzę, żeby to było aż tak odczuwalne, jeżeli chodzi o różnicę w samochodach. Na razie nie myślmy o tym. Trzeba się będzie bronić. Już jest bardzo blisko. Już jest bardzo blisko. No dobra, będzie próba wyprzedzania. Dobra, jest strefa DRS-u. Za dużo miejsca z prawej strony zostawione. Dobra, na razie do przodu. To brakuje nam troszeczkę przyczepności. Nie wiem, z czego to wynika, czy to jest kwestia jakichś uszkodzeń. No i teraz, słuchajcie, pełna walka. Raikkonen na pełnym DRS-ie. O dziwo nie próbował tutaj jeszcze na tym okrążeniu nas wyprzedzić. Miejmy tylko taką nadzieję, że przez to, że próbował gonić. Co to było? Słuchajcie, co to było? Był tam kontakt ewidentnie z Raikkonenem. No chwileczkę, chwileczkę. Check your MFD for a new strategy option. Dobra, zespół znowu zmienia strategię, słuchajcie. Co tu się dzieje? Ewidentnie był kontakt. Możliwe, że mamy podziurawiony po prostu ten samochód od Kwiata i od Raikkonena i coś tutaj niestety zaczyna się dziać niedobrego. Bez rekordów oczywiście w pierwszym i drugim sektorze. No niestety przy takiej walce nie jest to praktycznie możliwe. Druga strefa DRS-u. Raikkonen tutaj próbuje wychodzić. Blokowany w tym momencie przez nas. No i teraz ten najważniejszy odcinek. No niezbyt udane to wyjście. Jest na pełnym DRS-ie, nie zostawiamy mu miejsca z prawej strony, wychodzi lewą. Opóźnione do hamowania i jesteśmy na razie na pojedynku wygranym. 28 okrążenie. No, druga strefa DRS-u. Dobra, bronimy się, słuchajcie, nie mamy wyjścia. Jedyne, co można zrobić w takim przypadku. No, miejmy nadzieję, że ten cały wężyk kierowców, którzy znajdują się za Raikkonenem, po prostu dojedzie do nas i będzie tam próbowało wyprzedzać Raikkonena. Dobra, słuchajcie, trzeba pilnować tutaj tej lewej strony. Jest próba wyprzedzania. Zamknęliśmy mu drogę. No dobra. Na razie atak otwarty. No, słuchajcie, waleczny kierowca za plecami, on niestety odpuszczać nie potrafi. Dobra, wyjście na prostą. I zobaczmy, co tu się będzie działo. Kończymy 28 okrążenie. Raikkonen na pełnym DRS-ie. Prawa. Wyprzedza lewą. Na razie zblokowany. Druga strefa DRS-u. Znowu próba wyprzedzania, lewa strona, ale tutaj raczej nie daje mu większych szans.
tracimy naprawdę na tej walce. Ponad sekunda straty już w pierwszym sektorze. Także walka niestety powoduje, że tracimy dużo czasu. Nie możemy jechać swoim tempem. Dobra, on tu się znowu będzie przymierzał. On się tu, słuchajcie, próbuje wepchnąć. No coś jest nie tak, słuchajcie. Nie możemy skręcać do końca. Tu już dwa samochody. Liczymy delikatnie na to, że to oni teraz będą walczyć ze sobą. Może uda się troszeczkę odjechać. Dobra, jest wyjście, słuchajcie, no i trzeba się bronić. Nie dajemy miejsca. Dobra, na razie obroniona ta pozycja. Już jest niebieskie światełko. No dobrze, ale to niech najpierw Giovinazzi puści. Behind us is 1.8 seconds. Dobra. Mamy dubla, słuchajcie, puśćmy go. Hamilton dubluje nas w tym momencie. I znowu Raikkonen za plecami. No, mamy DRS-a, możemy to troszeczkę wykorzystać. Odfrunąć od Raikkonena po prostu. Świetnie. Jest druga strefa, wykorzystajmy. Od razu oczywiście rekordy w pierwszym sektorze. 3,5 sekundy, słuchajcie, 3,5 sekundy odjazd od Raikkonena. Także tu można zobaczyć, co daje strefa DRS-u. Ależ co tam się wydarzyło w ogóle? Grosjean. Miejmy nadzieję, że Kubica nie ucierpiał w tym wszystkim. Coś tam chyba Raikkonen wypadł z drogi. Grosjean 15, przecież jechał za nami, słuchajcie. Znaczy jechał na ostatniej pozycji. Zobaczmy, jak to się przedstawia. 3,2 tylko do Grosjeana. Coś nieprawdopodobnego. Jak to jest po prostu możliwe? Przecież on miał taką stratę. Front is 23.0 seconds. Ależ tutaj błędów. We're not racing the car behind. Let them pass when you can. Dobra, puśćmy, słuchajcie, kolejny samochód, który nas dubluje, tym razem Bottas. No Grosjean po prostu już jest za plecami w tym momencie.
co tu się dzieje. Dobra, słuchajcie, teraz trzeba będzie otwierać ataki Grosjeana. Jejku, on jedzie normalnie na jakimś turbo doładowaniu. No i teraz, słuchajcie, niestety... Blue flag, blue flag. Dobra, mamy Ferrari za plecami. Blue flag conditions. Create a gap and let the car behind through. Dobra, spróbujmy, słuchajcie, to trochę przetrzymać. Niech oni tam Grosjeana przesuną dalej. Będzie możliwość, to oczywiście puścimy jedno Ferrari. Dobra, słuchajcie, puśćmy Ferrari, jedno i drugie, super, a jak nas doszedł Grosjean szybko, 33 okrążenie w tym momencie. The gap to the car ahead is 28. No, niecałe pół sekundy, ale mamy DRS-a, możemy się bronić. Oczywiście trzeba to wykorzystać. No, kolejny dubel. Tym razem Red Bull. Blue flag, blue flag. Dobra, jest informacja, słuchajcie, o niebieskiej fladze. Grosjean tutaj mocno się rozpędził. Dobra, trzeba teraz znaleźć miejsce, w którym trzeba przepuścić Red Bulla. Dobra, tutaj jest dobre miejsce. Dobre miejsce, dzięki Jeff, no właśnie taki miałem zamiar. Tylko oczywiście tu trzeba uważać na czającego się z tyłu jeszcze Grosjeana. Przepuściliśmy Gasly'ego. No tutaj Grosjean się próbuje przeciskać. Jeszcze dzięki niemu mamy strefę DRS. Dziękuję bardzo. I możemy się teraz troszeczkę bronić. Ależ tutaj ataków. Normalnie cały wyścig po prostu atak w atak. No Grosjean zjeżdża, słuchajcie, także coś tam się musiało wydarzyć. Push now. We're boxing this lap. No teraz, słuchajcie, ostra jazda, ostra jazda. Zjeżdżamy na pit lane w tym okrążeniu. Także trzeba naprawdę zrobić ekstra czas. Bez błędów. Opon nie ma, słuchajcie, po prostu opon nie ma. Ewidentnie samochód przestał skręcać. Jeden i siedem do Raikkonena. Także wróciło wszystko do normy. Grosjean oczywiście będzie próbował nas wyprzedzić na pit stopach. Przez to wcześniej zjechał. Now, please. Box this lap. Dobra, dzięki Jeff, chętnie zjadę, bo nie mam opon, nie mam opon.
Dobra, słuchajcie, ostatni zakręt i zjeżdżamy na pit stop. Teraz trzeba to dobrze wykonać. Dobra, zobaczmy, 18 pozycja w tym momencie. Dobra, dostajemy pośrednie opony. Słuchajcie, wyjeżdżamy 2,5. Tyle trwał pit stop. I wyjeżdżamy, słuchajcie, niestety. Niestety wyjeżdżamy za Grożanem. Także już sporo straciliśmy tych pozycji. Dobra, musimy, słuchajcie, teraz tak, z uwagi na to, że może być spodziewany deszcz, dobrze by było ustawić najbliższe opony na jakieś intermediaty, żeby po prostu w momencie zjazdu, nawet nieoczekiwanego na pit stop, zespół mógł nam założyć opony, które są. Spróbujmy to zrobić. No, jeszcze kawałek. Kubica zjeżdża na pit lane. Dobra, udało nam się, słuchajcie, ustawić w razie czego te intermediaty. No i teraz trzeba niestety walczyć, słuchajcie. Jesteśmy przed Raikkonenem. Mamy uszkodzenia, słuchajcie, w przednim spoilerze, także to może być przyczyną troszeczkę gorszych czasów i takiej konieczności mocnej walki. No i niestety dlatego musimy walczyć. Dobra, słuchajcie, 17 pozycja. Zdecydowanie w te wszystkie prawe zakręty trudniej się wchodzi. No, Grosjean zdecydowanie tutaj jest wygrany. Został wcześniej wpuszczony na pit stop na wymianę opon i niestety zyskał mocno. A my będziemy teraz walczyć z Raikkonenem. 37 okrążenie, jest rekord. Dobra, Raikkonen teraz pewnie będzie próbował, chociaż jeszcze ma kawałek. No niestety, ciężko idzie. Dobra, 2,9 do Grożana. Jest rekord w pierwszym sektorze. Naprawdę nie możemy na razie zwracać uwagi na Raikkonena. Skupmy się na tym, może się jakoś cudem udało dojść do Grożana. Zobaczymy, czy to jest w ogóle możliwe. Był kontakt z Raikkonenem. A
ależ tu błąd, ależ... No niestety, duży błąd na tym wyjściu i teraz musimy mocno się bronić. Zajeżdżamy drogę Raikkonenowi. Ricardo odpada. Dobra, mamy lepszą pozycję, lepszą pozycję. Tak jest. No ale niestety Grosjean dzięki temu będzie mógł teraz odjeżdżać po prostu. Nie ma tu szans na walkę. Dobra, jest informacja, słuchajcie, o deszczu. Także my już do tego jesteśmy przygotowani i mamy wybrane te intermediaty, jeżeli zjedziemy na jakiś nieoczekiwany pit stop. Był rekord w pierwszym sektorze. Dobra, Haas naprawdę tutaj daje radę. Jest rekord w drugim sektorze. Za nami dwa samochody Alfa Romeo. Dobra, wyjście na prostą. Dobra, mamy trochę zapasu. Jest rekord. I walczymy, słuchajcie, 40 okrążenie. No Raikkonen tutaj na pewno nie będzie odpuszczał, na bank. Będzie próbował ze wszystkich sił. No, jest kolejny rekord. 4,6 już do Grosjeana, słuchajcie. Także olbrzymia ta strata. Nie ma co tutaj nawet myśleć o tym, że jesteśmy w stanie z nim walczyć. Rekord w drugim sektorze. Tutaj była próba wyprzedzania przez Raikkonena. Nie dało nam to niestety DRS-u. No i teraz pełna walka, słuchajcie. Jest prosta. Raikkonen tutaj próbował wyprzedzać. Druga próba. Ślizgiem weszliśmy w ten zakręt. 6,3 to już jest przewaga Grosjeana. No walczymy, walczymy. 41 okrążenie. Także w którymś momencie musieliśmy uszkodzić to skrzydło przednie. Ono nie wymaga wymiany, ale niestety jest uszkodzone. No i teraz walka, walka, walka będzie. Okay, gap ahead is 6.7 seconds. Najgorsze, że chyba się czai jakiś
wolniejszy kierowca, jeżeli chodzi o dublowanie. No, musimy, słuchajcie, zacząć jechać naprawdę bezbłędne okrążenia. Bo niestety taki wolniejszy kierowca, chyba jest jakiś McLaren. No to nie powinniśmy mieć aż takich różnic do McLarena. Chociaż oczywiście pamiętajmy, że jedziemy w zespole Williamsa. Dodatkowo mamy jeszcze uszkodzenie. Ale nie ma co się poddawać, nie ma co się poddawać, trzeba po prostu jechać swoje. Dobra, wyjście na prostą, kończymy 42 kółko. Blue flag, blue flag. Tak, jest informacja o tej niebieskiej fladze. Blue flag conditions, create a gap and let the car behind through. No, ale jeszcze przed nim jest Raikkonen. A my jedziemy, słuchajcie, mamy rekord w pierwszym sektorze. Tam chyba Norris się już uporał z Raikkonenem. Dobra, puściliśmy Norrisa. Dobra, teraz trzeba utrzymać tempo. Mamy DRS-a. Wykorzystajmy. No i to jest, słuchajcie, ciekawe. Zobaczcie, jak na DRS-ie mieliśmy nawet... Dobra, to trzeba się starać, słuchajcie, żeby trzymać się za nim. Będziemy wtedy chyba mogli korzystać z opcji DRS-owej. No, ale długo to nie potrwa niestety. Dobra, mamy DRS-a załączonego. Rozpoczęliśmy 44. okrążenie. Jest druga strefa DRS-u. Troszeczkę nam Norris niestety odjeżdża. Jest rekord w pierwszym sektorze. Raikkonen bardzo blisko. Rekord i w drugim sektorze, ale już DRS-a nie mamy. Już tutaj nie mogliśmy skorzystać z opcji DRS-owej. No, zdecydowanie takie, mam wrażenie, lepsze to kółeczko w naszym wykonaniu. Dobra, kończymy 44. kółko. Tak jest. Gap to car in front is 9.6 seconds. No, udało nam się, słuchajcie, nawet zjechać poniżej minuty 29. Ależ daje się we znaki to uszkodzenie. Dobra, jest kolejna informacja o deszczu, no ale za 15 minut to już będziemy raczej chyba po wyścigu. 45. okrążenie, no zobaczymy.
mamy, trzymamy, słuchajcie, cały czas Raikkonena na dystansie. Jako tako nam się to udaje. Ależ tam samochodów. Bardzo blisko teraz. Jeszcze Albon, słuchajcie, tutaj doszedł do tego wszystkiego. Ale się udało, naprawdę. Świetnie obroniona pozycja. Niech oni się teraz leją między sobą. Na 1,6, słuchajcie, na 1,6 Albon odleciał. The gap to the car ahead is 11.6 seconds. No naprawdę spore trudności, słuchajcie, spore trudności na tej prawej stronie. To jest bardzo mocno odczuwalne. 46. okrążenie. Dobra, wyjście na prostą. I zaczynamy 47. kółko. Aż sekunda, 0,2 do najlepszego czasu, to jest strata. Sporo, tam niezły kocioł naprawdę za plecami. No, nie obyło się tutaj niestety bez błędów. I już Albon jest bardzo blisko. No będzie próba wyprzedzania pewnie Albona. Już na razie on nie ma do tego zupełnie miejsca. No tutaj niestety mocne spowolnienie z naszej strony, on jest na pełnym DRS-ie, jest próba wyprzedzenia. Dobra. No i teraz ważne, słuchajcie, żeby tu nie popełnić błędu na wyjściu. Tu musi być bardzo dobre wyjście, jest troszeczkę miejsca. Już mamy Raikkonena z tyłu. 13.0 seconds. No i rozpoczęte 48. okrążenie. Na razie deszczu jak nie było, tak nie ma. Jest rekord, słuchajcie, w pierwszym sektorze. Sekunda i 0,2 odjechaliśmy Albonowi, także on nie ma DRS-u. Dobrze, niech się tam leją między sobą, niech ten Raikkonen z Albonem. Tam jeszcze jest kwiat bodajże. Oj, chyba tam idzie jakiś dubel, bo widzę, że Raikkonen mocno połknięty. Jest rekord w drugim sektorze. No przyzwoite kółko, naprawdę przyzwoite kółko. Zobaczymy, czy uda się zrobić rekord. Tak jest.
już tu, słuchajcie, Albon blisko. Czai się za plecami. A, tam idzie jakiś dubel, słuchajcie. Ale jeszcze mamy sektor, także to jeszcze mamy trochę czasu do tego dublowania. Na razie 14 pozycja, 49 okrążenie. Ależ tam stracił Raikkonen, po prostu ta strata już jest naprawdę kolosalna. No, Albon na DRS-ie niestety. Słuchajcie, trzeba pilnować. No, wyjście na prostą. Oj, tutaj Albon będzie próbował, jest na DRS-ie. Ale nie miał szans, tutaj z tej strony mieliśmy lepszą linię wyścigową. No tu było naprawdę gorąco, mogło się to skończyć bandą. 14 sekund do Grosjeana, naprawdę, po prostu coś nieprawdopodobnego. Jak wcześniejszy pit stop, ile może dać kierowcy. Taka jazda oczywiście w samotności. No tutaj Albon próbuje wyprzedzać, ale nie dajemy się łatwo. Błędne to wyjście, naprawdę może być ciężko. Trwa walka. Blokujemy na razie Albona. Udało się. 51 okrążenie. Deszczu jak nie było, tak nie ma. Dobra, tu nie można mu zostawić. Dobra, nie zostawiamy tutaj miejsca z lewej strony. No, są kropelki deszczu, słuchajcie. No, są kropelki deszczu. Tutaj za dużo miejsca z tej prawej strony. No, ochotę oczywiście może próbować lewą. No, słuchajcie, naprawdę robi się niewesoło. Trzeba zjechać na ten nieoczekiwany pit stop. A new strategy is available on the MFT. Zjeżdżamy, nie czekamy, bo zaczyna to być ślisko. Dobra, no i zobaczmy, słuchajcie, zobaczmy, jakie opony dostaniemy. Dobra, są intermediaty, ruszamy. DRS wyłączony, słuchajcie, 14 pozycja. Dobra. A
ale jest ślisko, słuchajcie, ale jest ślisko. Nie jest wesoło, słuchajcie, naprawdę nie jest wesoło. Troszeczkę delikatnie jechać teraz. Delikatnie tutaj trzeba teraz jechać. Ale się ślizgamy na tych oponach. No i zobaczymy, czy uda się dowieść, słuchajcie, to miejsce. Heavy rain on its way. Heavy rain within 2 minutes time. Tak, tutaj była informacja o wzmocnieniu, słuchajcie, deszczu w ciągu 2 minut. Próbujemy jechać swoje oczywiście, jak to tylko możliwe. Mamy Strolla, słuchajcie, także 13 pozycja. Troszeczkę delikatniej. I trzymamy pozycję. Ale nas tutaj, słuchajcie, z jednej, z drugiej strony próbują cały czas. Giovinazzi tym razem. 53 okrążenie. A tutaj naprawdę potrzebna jest pełna rozwaga. Teraz Albon, Giovinazzi znowu. Naprawdę już nie nadążam po prostu wymieniać kierowców, którzy są za nami i którzy tutaj próbują walczyć. There's 5 laps of fuel remaining. Ależ jest ślisko. No nawet nie wiem, czy nie lepiej było założyć te łety, słuchajcie, pełne. The gap to the car ahead is 21.5 seconds. Ależ boksują te opony. Znowu walka się szykuje. To był mały poślizg. No utrzymana ta... No Giovinazzi blisko. No w miarę to się udało sprawnie. Delikatnie. Tutaj wiadomo, że jest ślisko, słuchajcie, wiadomo, że jest ślisko. Kończymy 54 kółko. Na razie utrzymana pozycja 13. Ale nas tutaj skrobią cały czas za plecami, cały czas. No jeszcze trochę trzeba wytrzymać.
wzmaga się ten deszcz, słuchajcie, także jest coraz gorzej na torze. No niestety Stroll, słuchajcie, ofiarą złych decyzji, czyli gdyby zjechał wcześniej, na pewno miałby większe szanse. Tak, tutaj musimy zamknąć przestrzeń. Z tej lewej strony mamy żółtą flagę, słuchajcie. Cóż tam się dzieje? No, żółta, zielona, żółta, zielona. Teraz znowu zielona flaga. Żółta znowu, zielona znowu. No, kwiat odpada z sesji. Ależ tutaj poślizg. No. Coś tutaj się dzieje, słuchajcie, w końcówce. No, kończymy, słuchajcie, 50. No, kończymy, słuchajcie, 55. okrążenie. No, trzymamy, trzymamy. Naprawdę nie jest łatwo, słuchajcie, nie jest łatwo. Przy okazji możemy sobie sprawdzić nasze... Możemy sobie sprawdzić nasze umiejętności. No dobra, mamy jeszcze, słuchajcie, do tego niebieską flagę. Także będzie tutaj wesoło. No trzeba coś tutaj, słuchajcie, wymyśleć na tą niebieską flagę. No jest to troszkę problemowe. No dobra, dawaj, wyprzedzaj. Zresztą Hamilton. Ależ tu było blisko. Także nie jedziemy, słuchajcie, gorzej od mistrza. No i udało się, słuchajcie, dotrwaliśmy do końca. 13. pozycja Williams Rocket Racing Team. Zobaczymy zaraz, jak tam poszło Robertowi, oczywiście wygrana Hamiltona. Tutaj Toto Wolff bardzo, bardzo zadowolony. No słuchajcie, w deszczu zakończony ten wyścig. They were able to find all the grip, all the good lines, and had the confidence to get on the power to top it all off. That's what pushed them into first place here today. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. No, słuchajcie, dwa Mercedesy na podium. Sebastian Vettel. So, let's review the driver's standings. Lewis Hamilton takes over the lead of the Drivers' Championship after an excellent result. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? I have to give it to Bird. They did a great job of getting the most out of their tyres without losing pace, something that's a very handy skill to have in modern-day Formula One. Let's move on to the constructors. Mercedes moved to the top of the table. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. No jeszcze zostaliśmy kierowcą dnia, słuchajcie, no naprawdę 13. pozycja, jeszcze raz powtórzę, Williams, Dark Owen i Robert Kubica, miejsce 17. Good day today. Let's have your take on it. No super, świetnie, tutaj nasza reporterka uważa, że to był świetny dzień.
Dobra. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Ajajaj, no nie to miało być. How do you feel the weather affected the outcome today? You scraped the walls a few times. Were you struggling for grip? No, i co tutaj? Great. Well, that's everything. No niestety przyuważono te nasze trochę obtarki, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą przetarć. I mamy podsumowanie, szczegóły rywalizacji. 6 punkcików na 30 na dzień dzisiejszy po wyścigu w Australii. Zobaczmy podsumowanie sesji. ...462 punkciki, także 1062 punktów zasobów, słuchajcie, naprawdę po pierwszym wyścigu. No tutaj na szczęście jakoś nie widać mocnego spadku. Troszeczkę zwiększony poziom szacunku, no i tutaj niestety raczej poklask publiczności zwiększony jedynie niewiele. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. Looks like one of your rivals has also been invited to a historical event. This could be a good opportunity to play up your rivalry for the press and expand your reputation. No i dobra, słuchajcie, także tak jak widzicie, dostaliśmy zaproszenie jeszcze po wyścigu na to, żeby wziąć udział w tak zwanym wyzwaniu punktów kontrolnych, ewentualnie w pościgu. Natomiast w pościgu w Rosji Kubica nie bierze udziału, natomiast w tym wyzwaniu punktów kontrolnych jak najbardziej, no ale to oczywiście w kolejnym odcinku. Także słuchajcie, jesteśmy po wyścigu w Australii, w Melbourne. Pierwsze Grand Prix za nami w sezonie pierwszym. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was również do innych serii na kanale Dark Owen. Na pewno znajdziecie tam dla siebie coś ciekawego. No i oczywiście widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku, gdzie będziemy właśnie brać udział w tak zwanym wyścigu dodatkowym, wyzwaniu punktów kontrolnych. No i oczywiście zapraszam Was również do kolejnego Grand Prix, które też w najbliższym czasie będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. Do zobaczenia, hej!